odpowiedzialne zakupy i bezpieczne przechowywanie. Zacznijmy od sklepowej półki. Niektóre produkty można kupić w większej ilości i długo przechowywać. Są też takie, które bezpieczniej kupować na bieżąco. Wybierając produkty w sklepie, warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się im i porównanie dostępnych towarów. Gdy już zakupy są w domu, część z nich trzeba schować do lodówki. To, gdzie trafią, ma znaczenie. Najpierw górna półka. Półka środkowa to miejsce dla produktów o krótkim terminie ważności. Na dolnej przechowujemy głównie surowe mięsa oraz ryby. Szuflady lodówki przeznaczamy dla owoców i warzyw. Na drzwiach lodówki miejsce znajdują produkty niewymagające silnego chłodzenia. Nie wszystkie warzywa i owoce trzeba przechowywać w warunkach chłodniczych. Zobaczmy, które z nich jednak lepiej umieścić w lodówce. Część zakupów schowajmy do szafek. Pamiętajmy przeczytać etykiety. Być może producent zaleca jednak ich chłodzenie. Część dań może trafić do lodówki już po ugotowaniu. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. Odpowiednie zapakowanie produktów i potraw przed włożeniem do lodówki wpływa na ich smak, zapach i wartości odżywcze. Nie zapominajmy o zamrażarce. Większe ilości jedzenia warto zamrozić i zjeść dopiero za jakiś czas. Jeśli wszystko jest już jasne, zapamiętaj. Planuj w kuchni i podaruj rodzinie to, co w jedzeniu najlepsze.